Ja też się chciałam podzielić takim króciutkim wierszem, który w sumie przyszedł też już jakiś czas przed obozem, jak no, tak rozmyślałam o tym, że ten obóz w ogóle się odbędzie, że to też taka odpowiedź Pana na tę modlitwę właśnie, które wznosiliśmy do Pana, żeby ten obóz mógł się odbyć, żebyśmy mogli się wszyscy tu zgromadzić. Gdy świat w niepewności tkwi i nie wie, co przyniosą mu kolejne dni, my możemy tu razem z naszym Panem być. Jak wielka to Jego łaska i miłość do nas to sprawiła, że ten obóz kolejny raz się odbywa. Otulaj nas, Panie, swoim ciepłem i miłością, byśmy mogli darzyć się tym samym z hojnością. By nastawienia i złych myśli tu nie było, przecież to Ciebie, Panie, by nie uwielbiło. Pomóż w jedności nam tutaj trwać, tarczą wiary złemu odpór dać. Słuchać chcemy, co chcesz nam, Ojcze, powiedzieć. Na zgromadzeniach trzeźwo będziemy siedzieć. Alleluja, to jest wielka radość ma, że na tym obozie znalazłam się ja. I też cieszy to móc widzieć wszystkich was. Niech z łaski Pana będzie to wspaniały czas. W sumie miałam to przeczytać pierwszego dnia, ale jakoś mi zabrakło odwagi, żeby wyjść. I chciałam też podzielić się taką pieśnią, która gdzieś powstała w wyniku przemyśleń z pierwszego i drugiego dnia tutaj na obozie. Ale wiecie,